Naczko, z tej strony hobbystyczny rolnik. Dzisiaj Was zapraszam na kolejny dzień oprysków. Jedziemy dzisiaj w rzepak od samosiewów, czyli takie zwane jednoliścienne. Zobaczymy. W ten piękny rzepak w ogóle wjeżdżamy, więc będzie cud malina i orzeszki. Szykuję teraz opryskiwacz i ciągnik, więc widzimy się na polu. Pokażę Wam ten zajebisty rzepak, żebyście mogli podziwiać go. Obstawiam, że leciutko 4 tony będę łapał z niego, więc jest potencjał. Proszę Państwa, trzymajcie się i widzimy się na polu. Środkiem jeszcze powiem, czy będziemy pryskać. To będzie taki popularny dosyć labrador. Substancja czynna w nim znajdująca się to jest hizalofop etylu. 50 gram w litrze, więc w ogóle będę stosował od 0,75 do 1,5 litra, do 2 litrów znaczy, więc trochę się zastanawiam, bo wiecie, mój rzepak nie jest jakiś tam, no ma potencjał na 4 tony, jakby nie patrzeć, co nie, więc liczę, że te 4 tony uzyskam z hektara. Nie wiem, czy czasem nie dać 0,75. Kurde, na te właśnie ten. Trochę mały ten rzepak jest i wiecie, na mniejsza dawka, niech to gorzej to może wziąć. Bo nie chcę, wiecie, przypalić go. Dobra, Kuba powiedział litr, dajemy litr, bo na dobrą sprawę maksymalnie 2 litrów nie będę dawał, bo rzepak się nie daje na 2 litry, bo myślałem, że mógłbym go trochę przypalić, a pod koniec tygodnia, bo mam dzisiaj wtorek 27 września, a pod koniec tygodnia chcę jechać z belkerem i z klipperem, później 3 dni przerwy, czy tam 4, niech ten rzepak złapie oddech po chwastach i jedziemy z tematem z odżywkami, z krataniem, co nie? Powiem Wam, że oto gówno to w ogóle tragedia. Więc litr na hektar, więc lejemy 2 litry, czyli całą miareczkę. Litr mi zostanie, więc sprzedam Damianowi. Przyjdźmy, kurwa, nie rozlewa, to był sukces. Po butelce cieknie. Boże święte, rozlałem. Ach to. Dobra. Wleję od razu. Niech tam to mieszadło, już nie będę włączał mieszadła. Na 4 hektary, no 4,20 powiedzmy, rzepaku. 60 spaliła w opryskiwaczu, w toku będziecie. Ile obstawiacie? Mam nadzieję, że napiszecie w komentarzu, pierwsza później obejrzycie do końca. 4 litry, no 4,5, plus do tego droga. No, mam 2 hektary tutaj w kawałku, ale niestety na resztę pola, na kolejny hektar muszę jechać prawie 2 km i wracać się na kolejny hektar, który się znajduje, który mówiąc niedaleko, bo też jakby patrzeć to koło domu. No ale muszę jechać i tak drogą, więc wszystkie kawałki znajdują się dobra, to muszę opłukać. No, więc tutaj wszystkie kawałki się znajdują. O, już 200 litrów w tym razie. Więc jest. Ale myślę z tym. Ogólnie 4 hektary i gdzieś gdzieś 4 km w trasie, to mówię, 5 litrów spaliła niecałe. No. Więc mówię, że ogólnie spalanie idealne, fajne. Bo miałem 15 litrów, bo mam miarkę taką spotykę zrobioną co 5 litrów, to pozaznaczał. No i teraz wiecie, łatwo fajnie zmierzyć. Miałem 15, stało 10 litrów.
Humusa miałem, trochę musiałem wylać go, bo zostało wczoraj. Teraz powiem wam, jak się napakowałem, bo jak zadałem teraz ściągnik po tym remoncie, tak silikon dawałem, naprawdę silikon potężnie dawałem i to była dobra decyzja. Nigdzie nie cieknie, nie podcieka, więc jest git. Więc dobra, widzimy się już na polu. Jesteśmy na tym potworze rzepaczonym. Zobaczycie za rok 4 tony jak nic. Dobra. Jak ten rzepak wygląda, no to widzicie, ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tutaj też, no ogólnie się nadaje. Powiem wam, że fajnie, bo jest, ja wiem, powinien być kapusta i zasłaniać międzyrzędzia, no niestety taki jest, wiem, że 400 tony mi sypnie, więc ja trzymam kciuki, wy też trzymajcie, będzie dobrze. Fasty zniknął, więc rzepak zostanie, będzie fajnie go widać wtedy. Ja myślę, że z dnia na dzień będzie teraz ładniejszy, więc będzie super. No już widać rączki ładnie. Ja myślę, jakby te właśnie samo siebie pospikały, to było bardzo fajnie. No teraz znaczy się przyskanie. No tych umie u Damiana, więc same bloki będą wlepiewać do przyskania. Powiem wam, że ceny nawozów rozbijają, nie wiem co to będzie za rok. Czy będzie jakiś azot, czy nie będzie, bo to jest tragedia. I kolejna działka. Podniecałem, no 4,5 tony myślę. Rzepak wschodowo, nieźle. Wychodzący, schodzący i tym podobny. Myślę, że teraz cały tydzień będzie miał spokoju. Fajnie to będzie rosło. Oj. Ktoś mi pisał, żeby to nasmarować, ale po co? Żeby mi się składało? Sprężyny i tak chyba na maksa. No jeszcze nie na maksa, ale wiecie, na maksa wrócić na to będę miał gorzej z rozkładaniem. Więc tak to. Nie powiem wam, z wczorajszym dniem, aż dzisiejszym, to jest duża różnica, naprawdę, że tak odskoczył. Wyobrażam sobie, co się dzieje u Damiana. Najgorzej co może się mamy jest właśnie tu, za działką. Na tych dwóch tutaj jest teraz, tam jeszcze idzie ogarnąć. Ale tam, tak, koło domu.
rozgrzewkę. No powiedzcie mi, czy daję radę rozgrzewkę wymienić bez rozbierania czegoś, czy po prostu to zrobicie? Pyk, nowa rozgrzewka i tak dalej. Tak nie wygląda na filmach, że jego nie ma, prawda? Ale uwierzcie mi, że już jest, pokazał się. I uwierzcie mi, że naprawdę chciałem już pracować. Tylko tutaj wszyscy mi gadali, zostaw, zobaczcie, że będzie. Nie mieli racji, więc chwała i droga. No w pełni błąd. No tutaj najbardziej tam u siebie zbud dobijają to. Więc mam nadzieję, że ładnie to weźmie wszystko. Bo Lipton będzie, Lipton. No jak widzicie, to takie miejsce, gdzie naprawdę dobija mnie. Teraz grzeci. Fajnie wygląda rzepak, który się bardzo chce wpiąć do góry i przerasta też. To jest tam o siebie spór. Tutaj będzie fajnie pokazane, jak działa Labrado. Ale wam powiem jedno, kurde, temat jest tak kurwa miękko tutaj. W ogóle nie całym polu, po tej głębokiej oprawie. Nie spodziewałem się, że to tak aż tak to wpłynie na jakość. No moja wina, bo słabo to prawiłem, ale mówię, nie miałem czym, wyszło jak wyszło, ale i tak dobrze jest. Zobaczcie, to zielone. I tam o siebie po prostu dobijają. Dobra, będziemy dokończyć powoli, idziemy jeszcze do prób. Zobaczamy na górę. Więc jest ok. Zobaczymy za tydzień, w piątek już się korek mamy, więc wcześniej za 3 dni będę pryskał Dolkaję. Zobaczymy, co z tego będzie.
Ciężko mi tam jest grać. Musiałem sobie pójść kiedyś metr na metr i policzyć szynę, jak to by chodzi. By zachować te wody z 30 mln roślin. To bardzo fajne. Górnie bardzo fajnie to idzie. Myślę, że nie powinno być mijaku. Bardziej nakładki są niż mijaki. Odgrzebałem, myślałem, że będzie tak głęboko poszedł, ale nie poszedł, poszedł fajnie, ponad 2 cm. Więc po prostu wina suszy. No i było może słabo do ucharonej gleby. Ale myślę, że i tak jest ok. Więc co tu jest więcej. Więc dzięki za wpadnięcie. Widzimy się przy kolejnych opryskach. Trzymajcie się i do zobaczenia.